aby uczyć tę ciemnotę, aby uczyć tę głupotę. Eksperci z Polski i z całego świata przybyli do Tuczna w województwie zachodniopomorskim, by uczestniczyć w dwudniowej konferencji poświęconej Tuczno. Polityce klimatycznej. Jest z nami inicjator tej konferencji, pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radnych słuchaczy. Panie ministrze, jaki przebieg tej konferencji i kto bierze w niej udział? No więc najpierw chciałem powiedzieć, że inicjatorem w pewnym sensie może i jestem, ale organizuje to wiele jednostek, między innymi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Światowa Federacja Naukowców, zrzeszająca ponad no jednak 10 tysięcy osób na świecie i kilkudziesięciu noblistów. Jest profesor Antonino Cukiki, który jest szefem tej organizacji, a to będzie jeden z najbliższych przyjaciół w sensie naukowym, ale nie tylko naukowym. Co będziemy jadły, aby się my nie zbladły. Gerard Miller, również przyjaciel i współpracownik Jana Pawła II. Również przyjaciel Jana Pawła II. Nauki wiary w Watykanie. A to spotkanie jest kontynuacją tego spotkania, które było równo rok temu, a mianowicie 16 października 2016 roku żeśmy zorganizowali takie sympozjum Zrównoważony Rozwój Świetle Encykliki Laudato Si. Tam pokazaliśmy Polskę w tym układzie międzynarodowym, właśnie w podobnym składzie, że Polska jest wzorem dla całego świata pod względem koncepcji użytkowania zasobów przyrodniczych, tej koncepcji zrównoważonego rozwoju, albo inaczej czynienia sobie ziemi poddaną, po to, żeby użytkować te zasoby przyrodnicze, żeby również służyły człowiekowi. Ale całą, mówię jakby ideą tego jest to, co dzieje się w tej chwili na świecie, a mianowicie w ramach tak zwanej polityki klimatycznej musimy zażegnać wszelkie problemy świata, które występują, a te problemy świata to nie tylko wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale również brak dobrej wody, brak dobrego powietrza, to jest zanik gatunków, to jest proces pustynnienia, to są sprawy związane z głodem, obniżeniem produkcji żywności, to są w związku z tym ogromne migracje za dobrą wodą i dobrym powietrzem i żywnością oczywiście, to są sprawy związane również z wykluczeniem imigracjami w tej wielkiej skali. I temu staramy się zadziałać zgodnie z polityką klimatyczną, która została zarysowana porozumieniem paryskim jako jednym z załączników do Radio Conchita nagrywa dzwonienie, proszę Państwa, ministrenci. Paryskiego, gdzie Polska odegrała dużą rolę odnośnie jego treści, powiedziano, że mamy dwa działania po to, żeby ustabilizować, zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, a mianowicie redukcja emisji poprzez lepsze spalanie, poprzez mniej... Do więzienia powsadzać tych, proszę Państwa, oszustów. Do więzienia radio obrotowe to mówi. Radio. Regenerować gleby, regenerować torfowiska po to, żeby one miały lepszą tą pojemność ekologiczną, czyli żeby dawały więcej produktów dobrych dla człowieka, jak również i dla gatunków, a w związku z tym, żeby występowały określone gatunki, aby chronić tą bioróżnorodność. I to działanie jest równoważne. I samym porozumieniu paryskie mówi, że należy osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli tyle emitować, ile jesteśmy w stanie pochłonąć po to, żeby ten świat nasz istniał w tej stanie równowagi. No i Polska tu pokazała dwa lata temu, że jest liderem w zakresie redukcji emisji przy równoczesnym wzroście gospodarczym. To my przecież żeśmy dokonali redukcji na poziomie 30%, mając dokonywać na poziomie 6% przy równoczesnym ogromnym wzroście gospodarczym. A więc typowy przykład państwa sukcesu, kraju a sukcesu, więc typowy przykład, a więc typowy przykład święty potrafił również wykorzystywać pochłanianie po to, żeby więcej było tych lasów, żeby te lasy były bardziej pojemne w drewnie, miały odpowiednie gatunki i to rola tych lasów jest wielka i jesteśmy też wzorem dla całego świata. I podczas tej konferencji tu chcemy pokazać konkretne metody i rzeczywiście ile jesteśmy w stanie pochłonąć dwutlenku węgla po to, żeby dojść do tej neutralności klimatycznej przy polskich zasobach węgla, gdzie węgle musi być tym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, czyli lepsze spalanie, a z drugiej strony więcej pochłaniać po to, żeby to
służyło regeneracji układów przyrodniczych. I tu chcemy pokazać i pokażemy, ile rzeczywiście Polska może jakby rzucić na szale tych jednostek pochłaniania, szczególnie w tym kontekście, że w tej chwili jedna tona dwutlenku węgla według tego wewnętrznego systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej kosztuje 20 euro. Ile te lasy mogą dać tych jednostek pochłaniania? Po co mamy płacić 20 euro za jedną tonę redukcji, skoro możemy to pochłonąć i może to służyć również i człowiekowi, służyć przyrodzie. I pokażemy to, jak można działać właśnie na można przecież pójść bez gazu. Tutaj przedstawiciele państw od Ameryki Północnej poprzez Afrykę, jak również państwa europejskie uczestniczą, zainteresowanie jest duże. No i rzeczywiście możemy powiedzieć, że Polacy, polskie lasy mogą być przykładem również dla jednoczącej się całej Europy. Oczywiście ta koncepcja ma przeciwników, szczególnie w zachodniej Europie, w krajach tak zwanej Starej Piętnastki, którzy za wszelką cenę chcą tylko i wyłącznie całą politykę klimatyczną sprowadzić do redukcji emisji, no i w związku z tym uzależniać również i nas od własnych nośników energii, o ile takie posiadają, od własnych technologii, patrz na przykład sprawa związana z energetyką wiatrową. Ale z tymi wszystkimi argumentami pewnie zmierzą się dyskutanci podczas konferencji, która odbywa się w Tucznie, a której będziemy się szerzej przypatrywać, bo Radio Maryja Telewizja Trwam są patronami medialnymi tej konferencji. Tak, są patronami medialnymi. Serdecznie dziękuję za to. Serdecznie zapraszam Państwa do obserwacji tego, co będzie działo się w Tucznie. Serdecznie dziękuję Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Serdecznie dziękuję Fundacji Jana Pawła II, czyli wszystkim tym organizacjom, które tu współdziałają razem z nami. Szczęść Boże, nasz Bóg. Bóg zapłać, pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, prosto z Tuczna, z konferencji, Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Naukowa, proszę. Nauczna ja konferencja. Nauczna ja konferencja. Nauczna ja konferencja. Nauczna ja, konferencja. Ostatni tydzień na podjęcie decyzji, na kogo zagłosujemy w wyborach samorządowych. Ta decyzja należy do nas, podejmiemy ją, powinniśmy podjąć ją po rozmyśle, po spotkaniu po spojrzeniu na to, co do tej pory zostało zrobione. Także, proszę Państwa, radio koncita. Ale to jest jedna część, ta polityczna wyborów. Jest jeszcze część związana z tym, jak głosować, co dzieje się w takim lokalu wyborczym, co proszę należy przygotować, jak będą wyglądać listy. Czyli edukacja wyborcza. Jest jak z nami głosować? Pan profesor Janusz Kawecki, aktualnie członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, Panie Profesorze. Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy. Panie Profesorze, jak zatem głosować taką edukacyjną część, gdyby Pan Profesor, jak to zwykle bywało na naszej antenie, zechciał powiedzieć słuchaczom? I jak to tak, głosować, Polak ma? Jak głosować ma? Jak głosować, Polak ma? Sprawie, jak głosować ma? Wybieramy w dniu 21 października. Lokale wyborcze, czyli te, do których dotychczas chodziliśmy, będą czynne od godziny 7 do 21. Żeby omówić szczegółowo nasze postępowanie, to powinniśmy tylko przypomnieć na początku definicję. Co to jest karta do głosowania? Karta do głosowania obejmuje wiele osób kandydujących do danego organu samorządu. Natomiast na karcie będą umieszczone nazwiska
różny sposób, między innymi przeważnie będą one umieszczone na listach. Czyli jedna karta może zawierać kilka, nawet kilkanaście, jak spoglądałem na sprawozdanie, informacje, stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej. W niektórych listach, gminach jest tych list kandydatów rekomendowanych przez komitety wyborcze stosunkowo dużo. A więc karta i lista się różnią. Listy kandydatów mogą być kilka na jednej karcie. Na jednej karcie więc znajdować się może kilka list. W Polsce występują okręgi wyborcze. Będzie trochę inaczej wyglądać sytuacja w odniesieniu do tych, którzy będą głosowali w Warszawie. Inaczej trochę w miastach, gminach, na powiatach, na prawach występują okręgi. No i w pozostałych gminach. Zacznijmy więc od stolicy. W przypadku Warszawy wyborca po wykazaniu, że ma prawo głosować, otrzymuje 4 karty do głosowania. Podobnie też jest w pozostałych gminach oprócz miast na prawach powiatów. Czyli w większości dostawać będziemy 4 karty. To są oddzielne formularze różnych wymiarów. Zależy bowiem od tego wymiaru, ile będziemy mieć tych list kandydatów zamieszczonych na poszczególnych kartach wyborczych. W Warszawie otrzymują więc wyborcy jedną kartę zawierającą kandydatów do Rady Dzielnicy i to jest karta żółta, czy takim na tle żółtym wypisane czarnym kolorem poszczególne nazwiska i wszystkie informacje. Karta do Rady Miasta Stołecznego Warszawa to będzie karta, na której napisy są na tle szarym. Karta do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i ta będzie miała ten dotło niebieskie. No i karta w wyborach na prezydenta ma kolor różowy. W tych kartach do Rady Dzielnicy, do Rady Miasta Stołecznego Warszawa, do Sejmiku Mazowieckiego Ochlinia, czyli na jednej karcie odpowiednio ochlinia, mysia, ochlinia, mysia, ochlinia, linia, linia, ochlinia. Każde reprezentacje linia mysia, linia mysia, mysia, linia mysia, linia mysia, mysia, linia mysia, linia mysia, mysia. Mysia, Polska, a linia mysia, Polska, a linia mysia, linia mysia, Polska, a linia mysia, tylko jedno nazwisko, które umieszczone jest na danej linia mysia Polska, a linia mysia, linia mysia Polska, a linia mysia, wybieramy kandydata, ale wybieramy także listę, którą popieramy w wyborach. I wobec tego na karcie do Rady Dzielnicy zawierającej różne listy. Wybierzemy tylko jedną z tych list i przy nazwisku jednego kandydata umieścimy taki. I na tym nasza czynność w odniesieniu do tej karty. Karta do Rady Miasta Stołecznego Warszawa. Podobnie wybieramy listę i na tej liście nazwisko kandydata i przy nazwisku tym dajemy. Będę już dalej to nazywał X, chociaż
Przewijamy się Polska, Polska, o wydarzeniach przecinających się właśnie w tej klatce, co najmniej po dniach. On nie będzie się... No i wybory do pełniku Mazowieckiego na tej tarczy niebieskiej zostawimy tylko jeden. On nie będzie chciał przyjść. Natomiast karta na prezydenta się Polska, 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 będzie zawierała kandydatów 14 umieszczonych w kolejności alfabetycznej, a przed nazwiskiem każdego z kandydatów znajduje się karteczka i wybierzemy tylko jednego, bo to jest jednomandatowy wybór prezydenta. Wybieramy tylko i przy jego nazwisku w kratce umieszczamy te dwie przecinające się linie. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o Warszawę. W miastach, gminach na prawach powiatu, tych 66, wyborcy przyjdą do komisji obwodowej i otrzymają tylko 3 karty, ponieważ nie ma wyboru do powiatu. Otrzymują więc kartę do Rady Miasta, która wypełnia rolę powiatu, kartę do sejmiku wojewódzkiego, no i kartę na prezydenta burmistrza tego miasta. Jeśli w którymś, nie wiem, czy w którymś z miast będzie kandydat tylko jeden, to wówczas na tej karcie do prezydenta będzie jego nazwisko, ale przed nazwiskiem umieszczone w pionie linia myśla Polska, a oznacza tak, a druga oznacza nie. W odniesieniu zaś do kandydatów znajdujących się na karcie do Rady Miasta, do sejmiku wojewódzkiego, postępujemy tak samo jak w Warszawie, to znaczy wybieramy tylko tę listę, którą chcemy poprzeć. Na tej liście jedno nazwisko i przy tym nazwisku po lewej stronie nazwiska zapisanego tak umieszczamy znaczek X. Wybory w pozostałych miastach i gminach będą wyglądały podobnie. To znaczy, jak to robiliśmy, omawialiśmy w odniesieniu do Warszawy, będzie każdy z wyborców otrzymał 4 karty. Karta do Rady Gminy, karta wybieramy radnych Rady Powiatu, karta, której wybieramy radnych w sejmiku, no i karta na burmistrza, wójta czy prezydenta. Postępujemy podobnie, jak to było w tych kartach do rad sejmiku i powiatu poprzednio, ale w odniesieniu do Rady Gminy będzie tylko ta różnica, że w większości miast i gmin będzie to takie samo działanie. Natomiast są takie miasta i gminy, które mają mniej niż 20 000 mieszkańców. No to wówczas są to wybory jednomandatowe w Fundacja Lux Veritatis. I stąd nie ma tam umieszczonych list wyborczych, tylko przedstawieni są kandydaci Polska, w kolejności alfabetycznej. Ale oprócz tego, że podane jest Polska, katolik wobec skandali seksualnych w kościele. Nie ma nic bardziej nikczemnego niż używanie urzędu, posady czy wpływowego stanowiska do ciemiężenia czy wykorzystywania osoby słabszej. Dotyczy to w szczególności przypadku wykorzystywania seksualnego. Jeszcze gorsze są te czyny, które nie tylko naruszają prawa sprawiedliwości i miłosierdzia, ale także prawa natury. Jest to godne szczególnego potępienia wtedy, gdy urząd czy wpływowe stanowisko ma naturę religijną, proszę Państwa. Wybieramy w karcie
Żadne słowa nie są w stanie adekwatnie wyrazić naszego braku akceptacji dla skandalu wykorzystywania seksualnego przez członków katolickiego duchowieństwa. Złamali oni swoje święte śluby i skalali sakrament kapłaństwa. Nade wszystko swoimi czynami poważnie obrazili Boga i Jego Kościół. Zdrowe oburzenie. To zrozumiałe, że powtarzające się doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym przez osoby duchowne wywołują uzasadnienie i zdrowe oburzenie. Jednakże to oburzenie powinno być wyrażane w sposób ostrożny i rozsądny. Musimy starać się o to, aby nie wykorzystywać tej okazji do pomniejszania sakramentu święceń kapłańskich, świętych ślubów czy hierarchicznej struktury Kościoła. Polska, a. 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 Radę da. Polska, a. Polska, a. Radę da. Polska, a. Radę da. Po ich wykonaniu bierzemy kartę, wrzucamy je do wspólnego. Oczywiście mamy z sobą dokument tożsamości, a to wcześniej także odnotowanie karty. Polska, a. Polska, a. Radę da. Albo nawet, może być, no i dowód, Polska, a. Polska, a. Radę da. Polska, a. Osoby, które zamieszkują na terenie danej gminy stałej. Także mogą być obywatele Unii Europejskiej, którzy tam przebywają stale. Polska, a radę da. Bardzo dziękuję za ten instruktaż wyborczy. Się zatruć wykałaczką. Jak zawsze pan profesor Janusz Kawecki przeprowadził nas Kawecki przez to głosowanie. Dziękuję serdecznie panie profesorze. Profesor Kawecki jest dość dobry. Głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Profesor Kawecki jest dość dość dobry. Profesor Kawecki jest dość dość dobry. Profesor Kawecki jest dobry. I wiadomości zaraz są. Będziemy śpiewać hymn. Jest profesor Kawecki, który nosi dwie kiecki. Profesor Kawecki, który będzie nosił 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 dwie kiecki. Także tak, proszę państwa, żeby te nasze audycje nie były nudne, to dlatego nie są takie długie.